Dobra, kochani, wszyscy wiedzą, co się dzieje na Ukrainie, więc teraz na moim kanale... Chodzi o to, że Ukrainę dotknęła naprawdę straszna tragedia i po prostu teraz moje filmy będą się opierały na tym, co się dzieje na Ukrainie, jak im pomóc. Może zrobię parę wywiadów z moimi znajomymi, którzy opowiedzą, jak się czują w tej sytuacji, czego się boją i co chcieliby osiągnąć. Teraz nastały naprawdę dziwne czasy, gdzie jedna osoba może zrobić bardzo dużo szkód i trzeba to jakoś powstrzymać. Nie można po prostu zamknąć oczu i uszu i udawać, że się tego nie widzi, że tego nie ma. No dobra, więc lećmy dalej z vlogiem. Jak widzicie, też tutaj śledzę live na Ukrainie. Na pewno każdy z Was obserwuje, co się dzieje na Ukrainie. Ja mam bardzo dużo kamer odpalonych. I również mam odpaloną mapę, na której pokazują, gdzie doszło do ataków bombowych, czy różnych innych, po prostu najświeższe newsy. Tutaj mam trochę ciuchów, tylko nie wiem, czy takie się przydadzą. Trzeba na pewno coś wygodniejszego wziąć. O, właśnie, coś takiego. Dobra, wszystko pakujemy. I tu jeszcze w torbach mam, zaraz to wszystko ogarnę. Dobra, kochani, jak widzicie, nie ma tego dużo, ale znalazłam... trochę swetrów, czy jakiś bluz dla kobiet, tu swetry dla kobiet, jakieś podkoszulki, kilka par spodni, niektóre nowsze, niektóre trochę mniej nowe, ale czyste i ważne, że ma być im ciepło. Słuchajcie, bo jest dużo różnych zbiórek, gdzie można zanieść jedzenie, koce, pieluszki dla dzieci, niemowląt, mokre chusteczki, ubrania, buty, no po prostu wszystko i właśnie to robimy. Pakuję jakieś rzeczy dla Ukraińców, żeby po prostu było im cieplej. No i wiadomo, oni nic ze sobą nie mają. Ważne, że pomagamy i teraz właśnie będę to wszystko pakowała i zaraz jedziemy do jakiegoś punktu w Elblągu, żeby dać no, dla potrzebujących te ubrania. Bo jest naprawdę zimno, oni tylko są w jednych ciuchach i po prostu potrzebują nas, potrzebują naszej pomocy. Ukraina walczy za swój kraj, ale pamiętajmy też, że walczy za nas wszystkich. Tak naprawdę nie wiemy, co by się stało, jeśli Ukraina by przegrała. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Ale jeśli, kto wie, co dalej będzie. Więc tak naprawdę oni walczą za nas wszystkich, nie tylko za siebie. Pamiętajmy też, że w takich chwilach się pomaga. Pomóżmy tym ludziom, bo oni naprawdę nie mają nic. Więc Ukraino, trzymaj się, jesteśmy z tobą, będziemy wam pomagać i dacie radę. Co macie, to dajcie, słuchajcie. Wszystko jest przydatne. Nieważne, ile dajecie, ważne, że coś dacie. Jedną parę skarpetek, jedną parę rękawiczek, jedną parę butów. Co macie, to dajcie. Jeśli mieszkacie w Elblągu tak jak ja, to tutaj macie przykład, gdzie możecie oddać ciuszki, jak również jedzenie, pieluszki, mokre chusteczki, no cokolwiek może się przydać dla ludzi. Koce. Następna rzecz, którą pewnie wszyscy wiedzą, ale dla tych, którzy nie wiedzą, mówię. Nie kupujmy od Rosji i Białorusi. To jest kod 460 do 469 to Rosja i 481 to Białoruś. Miejmy to na uwadze. Jedziemy razem z tatą, babci samochodem, bo nasze nie działają. Jeszcze wydaje mi się, że zajdziemy do sklepu kupić trochę wody, no bo też się przyda. Woda zawsze jest potrzebna. Woda, jedzenie, pieluszki, mokre chusteczki. Co tam jeszcze pisało? No, wszystko co potrzebne. Nie za dużo, ale zawsze coś. Każda zgrzewka wody tak naprawdę się przyda. Czy chcesz kontynuować? Apeluję do prezydenta Poroszenki, który prosi o... Dobra, więc nie nagrywałam wam ze środka, po prostu weszłam tam i zapytałam się, czy tutaj jest zbiórka ubrań. Powiedzieli, że tak, dwóch panów ze mną wyszło i wzięli wszystkie rzeczy. Byli bardzo wdzięczni za to i chyba przyszliśmy jako pierwsi, bo byli naprawdę zdziwieni, że chcieliśmy oddać ciuchy. Więc mocno wszystkich zachęcam do pomocy, bo to jest wspaniałe uczucie. Ukraina tego naprawdę potrzebuje. Bądźmy prawdziwymi, dobrymi Polakami, jak to my potrafimy i pomóżmy na maksa. Dobra, widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się, pa!